proszę. Boże, dziękujemy Tobie za Twoje słowo. Dziękujemy Tobie, że Twoje słowo jest wieczne, że Ty nim stworzyłeś niebo i ziemię, że Ty za pomocą Twojego słowa uwolniłeś moc stwórczą i powstało stworzenie. Ojcze, dziękujemy Tobie, że Twoje słowo, ono jest dla nas rękojmią życia. Słuchamy Twojego słowa, Ojcze, i wyciągamy z niego wszystko to, co dla nas masz teraz. Amen. Amen. Ewangelia Jana, 11 rozdział, 45 werset. Wielu więc Żydów, którzy przyszli do Marii i ujrzeli to, czyli to, jak wzbudził zmartwych Łazarza, ujrzeli to, czego dokonał Jezus, uwierzyło w Niego. Widać, że manifestacja Bożego cudu spowodowała, że wiara w ludziach wzrosła. Jakże ważną rzeczą jest, żeby sięgać w tą stronę. Tam, gdzie można zamanifestować Bożą moc, trzeba ją manifestować. Bo kiedy Boża moc jest manifestowana, zaczyna podnosić się wiara ludzi. Wiara dostaje pewnego rodzaju stymulant. Rozumiecie? Stymulant. Bardzo lubię słuchać, jak Mateusz Wnukowski uwalnia słowo wiedzy na ulicach. Bo wtedy ja zauważyłem, jak uwalniane słowo wiedzy powoduje, że ludzie konfrontują się z tym. Konfrontują. Sprawdźcie. Nie ogólnie, tylko personalnie. Pani w czerwonej spódnicy. I słowo wiedzy do niej. Tak? Pan z rowerem. I słowo wiedzy do niego. Ponieważ to powoduje wzrost wiary. A niektórzy z nich odeszli do faryzeuszów i powiedzieli im, czego dokonał Jezus. Widać, że też manifestacja Bożego cudu dzieli ludzi na dwie części. Jedna część wzrasta w wierze, druga natychmiast przychodzi na stronę wroga. Każdy manifest Bożego Ducha będzie powodował tego rodzaju podział. Wtedy arcykapłani i faryzeusze zwołali Radę Najwyższą i mówili: cóż uczynimy? Człowiek ten dokonuje wielu cudów. Jeśli go tak zostawimy, wszyscy uwierzą w niego. Wtedy przyjdą Rzymianie i zabiorą naszą świątynię i nasz naród. Zobaczcie. Oni nie zaprzeczają temu, że on dokonuje cudów. Oni mówią, wiemy, że dokonuje, że ten człowiek dokonuje cudów. Ale musimy go zlikwidować. Wiele pytań, które się mogły pojawić w waszym życiu. Jak to jest możliwe, że ludzie widzieli cuda, widzieli znaki, doświadczali Bożej mocy, a potem nie tylko nie poszli za Bogiem, ale stali się wrogami? No to ta jest tak właśnie możliwe. Ta rzecz się ciągnie od bardzo, bardzo dawna. To normalna sprawa. Jest tutaj też taki ważny zapis o tym, jak działa duch religii. Co jest dla religii bardzo ważne? Świątynia i naród. A religia o to dba i tego broni. Rozumiecie, czego chce religia? Religia potrzebuje mieć świątynię i mieć naród. Ostatnio słuchałem sobie takiego poselstwa naszego prymasa Polski. Trwało to tam 20 parę minut. Ja tego przesłuchałem od początku do końca. I mówię: Boże kochany, inteligentny człowiek. A pewno nie jedne studia skończone. Kurczę, mówię, jakie rzeszy głupoty gada. To się do trzech, to tego nie można skleić w ogóle na takim prostym, w ogóle w takiej prostej analizie. Zaprzeczał sam sobie w tej wypowiedzi. Rozumiecie? To się logicznie nie składało wszystko. Ja mówię, szok. I on jest w pierwszym programie telewizji polskiej i on się wypowiada i wszyscy mówią, tak, halleluja, halleluja.
To jest duch religii. Duch religii potrzebuje świątyni, potrzebuje systemu świątynnego i potrzebuje czego? Narodu. Religia jest, wiąże ze sobą ściśle świątynię i naród. Naród, który wokół tej świątyni chodzi, z tej świątyni korzysta. Bo wiecie, czym jest świątynia dla narodu? Zabezpieczeniem ich potrzeb. Naród ma potrzeby. I świątynia służy do tego, aby zabezpieczyć ich potrzeby. Świątynia ich rozgrzeszy. Świątynia ich pokrzepi. Świątynia da im nadzieję. Po to jest świątynia. I tak działa ten system. Świątynia i naród. I oni tutaj mówią, jeśli się go nie zlikwiduje, to przyjdą Rzymianie, bo w tym wypadku mamy tutaj okupację rzymską, i zabiorą nam świątynię i naród. Religia się zaczyna bać. Duch religijny zadrżał. Duch religijny. Religia się bardzo boi manifestacji Bożej mocy. Bardzo się tego boi. A jeden z nich, Kajfasz, który tego roku był arcykapłanem, rzekł do nich, wy nic nie wiecie i nie myślicie, że lepiej jest dla nas, aby jeden człowiek umarł za lud, niż żeby wszystek ten lud zginął. Dlatego nie mówił sam z siebie, ale jako arcykapłan w tym roku prorokował, że Jezus miał umrzeć za naród. Kajfasz jest arcykapłanem żydowskim. To zły człowiek. Zły człowiek. Zły, niewierzący człowiek. A jednak co robił? Prorokował. Dlaczego ten zły, niewierzący człowiek prorokował? Bo sprawował urząd Boży. Wszelka władza od Boga pochodzi, ale nie każdy władca. Na miejscach, które Bóg stworzył dla bogobojnych mędrców, zasiadają parszywe łotry w wielu przypadkach. Rozumiecie? Co nie zmienia postaci rzeczy, że kiedy taki parszywy łotr zajmie miejsce władzy, to jest w stanie z tej władzy co? Korzystać. I to jest dramat społeczeństw. On jako arcykapłan prorokuje. Co ciekawe, mimo że on prorokuje, że mówi taką rzecz, to jednocześnie później jest zgodny ze wszystkimi, że Jezusa trzeba sprzątać. Rozumiecie, jak wielki zakres ma hipokryzja w religii? Wielki zakres. Musimy być świadomi, jak wygląda duchowa rzeczywistość. Często na przykład ludzie mówią, wrócę jeszcze do tego prorokowania tego arcykapłana. Ludzie mówią, tak, to ten człowiek musi być z Boga, bo on takie cudowne rzeczy robi. Ja mówię, a dlaczego tak uważa, trzeba być z Boga, żeby cudowne rzeczy robić? No ale to jakby Bóg nie był z nim, to by tych rzeczy nie mógł robić. Ja mówię, że jesteś poważny. Błagam cię. To wystarczy na przykład zająć pewne stanowisko duchowe. Jesteś w stanie być przekaźnikiem Bożym. Tak działa rzeczywistość duchowa. Szok, ale to są fakty. Tak wyglądają fakty. Rozumiecie? I taki człowiek w jednej chwili jest w stanie nieść pewną informację, prawdziwą informację Bożą, a z drugiej strony za chwileczkę podpisuje się pod zabiciem Syna Bożego. Ilu ludzi, którzy jest przeciwko naszemu ruchowi, to są ludzie, którzy w różnego rodzaju dziedzinach Bożych osiągają sukcesy. Masa ludzi. Z jednej strony w ogóle dokonują różnych działań w Królestwie, z drugiej strony, żeby mogli, to by nas wytłukli. No taka jest prawda. Wczoraj z samego rana, od piątej zaczął, między piątą a siódmą, człowiek napisał do mnie 106 SMS-ów z pokruszkami. 106. 106.
Rozumiesz? Ja mówię, co trzeba mieć w głowie, żeby od rana wstać i mi ubliżać? Bardzo trzeba w ogóle, co w człowieku musi istnieć, jaka przecież 106 SMS-ów. Na końcu mu napisałem, bo zaciekawił mnie ten człowiek, taka w ogóle jego siła w ogóle przybicia była taka, mnie zainspirował troszeczkę, tak mówię. Fajny gość w ogóle, nie? I bierze, mówię, słuchaj, jesteś chory na głowę, albo zdemonizowany, albo jedno i drugie. Mówię, zapraszam cię do uzdrowienia i do uwolnienia, mówię, nie? Więc mi pisze kolejnego, 107 SMS-a, który brzmi w ten sposób. Wcale nie jestem chory, mogę ci przedstawić wszystkie wypisy ze szpitali psychiatrycznych. Mówię, mistrz. Mistrz świata. W ogóle człowiek, ja mówię, dobrze. W porządku. W ogóle ludzie mają w głowach i teraz nie ma znaczenia w ogóle, wiesz, on jest arcykapłanem, a on ma i on prorokuje jednocześnie będąc przeciwnym Mesjaszowi. Chcę was też uczulić na w ogóle wybaczenia, które w tym wszystkim żyją. Nie chcę, żebyście byli ludźmi mającymi takie jedynie proste pojęcie, bo to są pochrzanione rzeczy wszystko, które ciągną się od tysięcy lat, one są ciągle takie same. A tego nie mówił sam z siebie, ale jak arcykapłan w owym roku prorokował, że Jezus miał umrzeć za naród, a nie tylko za naród, ale też aby zebrać w jedno rozproszone dzieci Boże. Od tego dnia też naradzali się, aby go zabić. Od dnia, kiedy zostało uwolnione proroctwo z nieba. Szok! To jest religia właśnie. To jest religia. Kiedy religia jest zaatakowana, natychmiast atakuje. Rozumiesz? Jak nie atakuje z religii, to ona nie będzie cię atakować. Ale Jezus zaatakował religię. Zaatakował religię. I religia natychmiast odpowiedziała atakiem. Natychmiast. Ona taka jest. Ona się nigdy nie zmieni. Dlatego nienawidzę ekumenii. Układania się. Rozumiecie? Układania się. I nie ma znaczenia, jaka religia. Jeszcze raz powtarzam. Religia to duch. Nieważne, jaka religia. Katolicka, protestancka, baptystyczna, zielonoświątkowa, prawosławna, charyzmatyczna. Nieważne, jaka. Choćby osobista, prywatna. To jest religia wszystko. Religia. Kibel. Rozumiecie? Ona zawsze zaatakuje. Nieważne, jakich rzeczy dokonasz w niej. Rozumiesz? Nieważne. Papieża byś mógł uzdrowić. Rozumiesz? A oni będą przeciwko tobie. Ile my, jako ewangeliści, jak jeździliśmy za gatą, działaliśmy w masie różnych kościołów. Dzisiaj te kościoły są przeciwko nam. Kościoły, które często podwoiły swoją liczbę ludzi dzięki naszej służbie. Po prostu. Kiedyś jeden kościół środkowy dokładnie podwoił swoją liczbę ludzi na ewangelizacji, którą zrobiliśmy z nimi. Kościół stał się dwa razy większy po naszym spotkaniu. Tak? Ale niedługo później z tego kościoła były uwalniane szykany wobec naszego życia, bo już robiliśmy coś, co było przeciwne ich koncepcjom. Rozumiecie? Jak tylko uderzyliśmy w coś, co było przeciwne, od razu się wszystko posypało. Pamiętam, że dopóki na przykład nie zacząłem głosić o tym, że należy brać pod uwagę, że w Biblii są błędy. Tak? To wszystko szło ładnie, ale jak podważyłem sola scripturę, koniec. Od razu było uderzenie. Rozumiecie? Dlaczego? Zabrałem im coś, co uważali za świętość. To święte jest. Święte. Święte.
święta rzecz. To nasza świątynia. Zabierasz nam świątynię i rozprzęgnie się naród. Co będziemy wtedy mieć? To religia. Oni wiedzieli, że on chce zebrać rozproszone dzieci Boże. Ten Kajfasz to wiedział. Że on chce to zebrać. Oni się bali tego. Religia się boi prawdziwego Kościoła. Religia się tego boi. Jak jesteś pojedynczy, jest was dwóch, trzech, to jeszcze jest pół biedy. Ale jak zaczyna powstawać coraz więcej ludzi Bożych o usposobieniu antyreligijnym, to zaczyna u religii się podnosić sztandar wojny. Rozumiesz? Będą walczyć z tobą, bo jesteś niebezpieczny. Jezus więc już nie chodził jawnie między Żydami, ale odszedł stamtąd do krainy w pobliżu pustyni, do miasta zwanego Efraim i tam przebywał wraz z uczniami. Widać, że Jezus wycofał się przed atakiem. Jezus był bardzo mądry. To nie był człowiek, który się rzucał jakby w takiej w takich emocjach, w taki perwór walki. On tak nie robił. To był mędrzec. Chyba wczoraj, wczoraj pisze do mnie też człowiek taki następny. Mówi do mnie, ty tchórzu. Stań ze mną do walki. Zamieściłem ci wyzwanie i tam stronę mi taką podał. Zamieściłem do duchowej walki, mam z nim stanąć w ogóle. Jakaś tam okultystyczna strona mówi, co, boisz się stanąć do walki? W ogóle ja aż zacząłem śmiać, bo taki uśmiech mu wysłałem, mówię, nie tyle co się boję, co nie ma z kim walczyć. Ja się obraziłem, bo przestał pisać. On pisze do mnie i podaje mi stronę, gdzie ja z nim mam do duchowej walki stanąć. Wiesz, o co chodzi. Ja mówię, szok! Ja nawet tam nie wszedłem, bo po co? Rozumiesz? Jezus nigdy nie wchodził, kiedy on widział, że zagęszcza się coś wokół, to on nie szukał konfrontacji. Szukanie konfrontacji to nie jest dojrzałość, przyjaciele. Musimy być otwarci na konfrontację, gotowi na nią. I nie bać się konfrontacji, bo to jest normalna sprawa. Ale nie mamy szukać konfrontacji. Nie mamy też podnosić rękawicy każdej, którą rzuci nam diabeł. Zarówno w słowach, jak i w czynach. Ludzie często mówią, udowodnij mi to. Ja mówię, nie. Czemu mi tego nie udowodnisz? Ja mówię, bo mi się nie chce. Ja w ogóle nie mam w ogóle takiej potrzeby, czy czegokolwiek udowadniać. Jak nie uwierzyłeś do tej pory w to, co ci mówiłem, to nie zamierzam robić nic więcej. Nic. Kiedyś natomiast, jak nie byłem na tyle dojrzałym człowiekiem jak dzisiaj, to ja to chciałem robić, bo mi zależało. Ja myślałem, że to jest coś, co jest Boże. Ale potem zobaczyłem, że Jezus unikał takich sytuacji. Unikał. Chcieli go zdjąć, to poszedł do innej miejscowości. Wie dlaczego? Bo on miał cel do zrealizowania. Cel. To był strateg. Nie stać go było na to, żeby cel nie był zrealizowany. On wiedział, że jak zginie inaczej niż na krzyżu, to nie będzie odkupiona ziemia. On to rozumiał. Znał zasady. A była blisko Pascha Żydowska i wielu z tej krainy szło do Jerozolimy przed Paschą, aby odbyć oczyszczenie. Szukali więc Jezusa i mówili jedni do drugich, stojąc od nich, cóż sądzicie, zapewne nie przyjdzie na święto. Arcykapłani zaś i faryzeusze wydali rozkaz, aby każdy, kto się dowie o nim, gdzie przebywa, doniósł, ażeby go mogli pojmać. Widzimy, że jest bardzo duży napór, żeby go zdjąć. Czemu tak duży?
No bo tak bardzo dał się we znaki religii. Im bardziej dasz się we znaki religii, tym bardziej będzie napór na twoje życie robione. Bo musimy w ogóle być tego świadomi również jako wspólnota, jako ruch tutaj. Bo musimy być bardzo świadomi tego, że my wprost na religię trzemy na diabelskiego ducha. My uderzamy w diabelskiego ducha. Rozumiecie? Uderzamy w diabelskiego ducha. Trzeba nam dbać o różne aspekty naszego życia. Łącznie z naszym zdrowiem na przykład. Proklamacje na temat zdrowia muszą być na naszym chlebem powszednim. Dlaczego? Bo religia nam nie odpuści. Ona nam nie odpuści. Ona będzie szukała jakiegoś punktu, w który będzie mogła nas uderzyć, tak jak było z Jezusem. A na 6 dni przed Paschą poszedł Jezus do Betanii, gdzie był Łazarz, który umarł, a którego Jezus zbudził z martwych. Tam więc przygotowali mu wieczerzę, a Maria posługiwała. A Marta posługiwała. Łazarz zaś był jednym z tych, którzy z nim siedzieli przy stole. A Maria wzięła funt czystej, bardzo drogiej maści nardowej, namaściła nogi Jezusa i otarła je swoimi włosami, a dom napełnił się wonią maści. A Judasz Iskariot, jeden z uczniów, jego syn Szymona, który miał go wydać, rzekł: czemu nie sprzedano tej wonnej maści za 300 denarów i nie rozdano ubogim? A on rzekł: nie dlatego, iż się troszczysz o ubogich, lecz ponieważ... rzekł nie dlatego, iż troszczył się o ubogich, lecz ponieważ był złodziejem i mając sakiewkę sprzeniewierzał to, co wkładano. Jezus, on jest normalny. Opisy, które tutaj są, pokazują Jezusa, który z jednej strony jest uważny, nie ryzykuje niepotrzebnie. Z drugiej strony, bez żadnego problemu idzie do swoich przyjaciół, z którymi je, spotyka się, jest blisko. Miał swoje priorytety. Wiedział, co jest dla niego ważne. Chcę, żebyście zwrócili uwagę, jak bardzo kochał swoich przyjaciół. Jak bardzo był, jak bardzo chciał z nimi być. Jak bardzo mu zależało. Widać, że był zżyty z tymi ludźmi. Rozumiecie? Widać, jak był blisko z tymi ludźmi. On taki był. Widzimy tutaj Marię. No to też ciekawe są takie aspekty ludzkie. Widzimy Martę, która znowu zajmuje się jakimś tam usługiwaniem przy stołach. No bo to jest jej natura. Taka jest Marta. Nigdy nie stała się inną. Zawsze była tą bardziej praktyczną. Widzimy Marię, która jest bardziej duchowa, bardziej rozumiejąca perspektywę proroczą. Widać, że jest inna. Ale widać, że to jest jedna grupa ludzi. Jakże różnych ludzi. Robi kolejny gest proroczy, naciera jego nogi drogocenną maścią i widać reakcję Judasza. Ja lubię takie opisy, bo one pokazują właśnie intencje ludzi. Widać Judasza, który jest chciwy. Jest to człowiek, który ma złodziejskie zamysły, kradnie. W ogóle poczucie humoru Jezusa nie rozwala. W ogóle no. Wziął go, zrobił go skarbnikiem zboru. To jest w ogóle mocne. W ogóle. Judasza zrobić skarbnikiem. Wiesz, co chodzi? To trzeba być naprawdę odważnym człowiekiem, nie? Na pewno wiedział. Wiedział, natomiast doszedł do wniosku, że
że może facet się naprawi. W ogóle Jezus w ogóle był bardzo ciekawy, nie? Ale widać tutaj też w Judaszu, przez Judasza, jak wypaczony jest obraz, jak osoba, która jest pod wpływem duchów chciwości, ma wypaczony obraz w ogóle rzeczywistości duchowej. Judasz w ogóle nie widzi nic duchowego w tym, co robi Maria. Dla niego to jest marnotrawstwo jakiegoś drogocennego onenku. Jakieś marnotrawstwo. Ludzie będący pod wpływem różnych duchów zwodniczych nie dostrzegają wagi perspektywy proroczej. Oni tego nie widzą. Szczególnie jeśli są to duchy związane z materializmem. Tacy ludzie nie rozumieją, dlaczego ty to robisz, czemu ty to robisz. Są bardzo tacy techniczni. Widać też w działaniu Judasza, że cielesność, bo tam jest umiejscowiona cała forma chciwości, stoi w potężnej opozycji wobec duchowości. Że tam, gdzie jest duchowość, to cielesność jakby jest jej wroga. Ona jej nie rozumie i jest jej wroga. Wtedy rzekł Jezus: zostaw ją. Chowała to na dzień mojego pogrzebu. Albowiem ubogich zawsze u siebie mieć będziecie, lecz mnie nie zawsze mieć będziecie. Jezus bardzo szanuje to, co ona zrobiła. Dlaczego szanuje? Ponieważ to był wielki gest. Wiemy o tym, że to, co zrobiła, było najwyższą formą jej poświęcenia. Dlaczego? Ponieważ, jak wiecie, w tamtym okresie czasu kobieta, żeby mogła wyjść za mąż, musiała posiadać wiano. Musiała mieć coś, co było wartościowe. Rodzice wyposażali swoje córki w różne formy wiana, czyli takiego majątku, który ta córka mogła zawsze mieć przy sobie. Jedną z takich rzeczy na przykład było to, że panny izraelskie otrzymywały od swoich rodziców przed wydaniem takie czapeczki obszyte złotymi monetami. Ta czapeczka była bardzo dużo warta i ona zawsze ją nosiła na sobie. Zresztą ta czapeczka miała też jej przeznaczenie było takie, ponieważ na tym czasie można było dać z lada powodu żonie list rozwodowy, że kiedy na przykład taki zdziwaczały mąż odesłał taką dziewczynę, która była jego żoną przez kilka lat, bo ona już mu się znudziła, to ona mogła zabrać z tego domu, od tego swojego męża, tylko swoje ubranie i mogła zabrać tylko rzeczy związane z jej kosmetyką. No więc te dziewczyny zabezpieczały się w ten sposób, że miały ten majątek swój w ubraniu i w kosmetykach. One to zawsze miały. One miały te czapeczki takie, że jak ten mąż ją potencjalnie by wyrzucił, to ona zakładała na siebie te rzeczy i ona wychodziła. I ona miała tutaj kupę złotych monet i tak dalej. To się tak zabezpieczały. No i czym się zabezpieczały jeszcze? Zabezpieczały się tymi olejkami bardzo drogocennymi. Taki olejek w takich buteleczkach, to było bardzo drogie. To nie było to, że dzisiaj idziesz, kupujesz za 100 zł sobie jakieś perfumy. To kosztowało tyle, co koń albo dwa takie perfumy, takie oleje, które ona miała, nie? Więc to, co ta dziewczyna wylewa na stopy Jezusa, to jest jej wiano. Jej zabezpieczenie na przyszłość. Ona rozbija ten flakonik i ona naciera jego stopy i wyciera swoimi włosami. I ona w ten sposób prorokuje i mówi tak: w Tobie cała moja nadzieja, Panie. Ty jesteś tym, który zabezpieczy moje życie. Oddaję Ci mój majątek i poddaję Ci zupełnie swoją osobę. To, że ona wyciera swoimi włosami jego stopy, włosy są symbolem fizyczności. To jest symbol fizyczności w Piśmie Świętym.
cielesnej fizyczności, zmysłów, w ogóle wszystko to jest to. Też w różnych kontekstach w ogóle jest tej złej cielesności, takiej naturalnej cielesności, ale generalnie w tym przypadku te włosy dają to, że ona wyciera, to ona mówi, ja poddaję ci swoje piękno, swoją fizyczność, oddaję się tobie zupełnie. Teolodzy twierdzą, że ona w ten sposób, że ona w ogóle miała dar celibatu. Że to była kobieta z darem celibatu, która poświęciła się Bogu. Tak? Rozumiesz, że ona wybrała go zamiast męża. Poddała mu wszystko, bo ten gest wytarcia włosami to był taki gest bardzo osobisty. To nie było naturalne, tego się nie robiło. To było takie bardzo, bardzo osobiste. W ogóle, wiecie, kobiety w tamtym czasie, no one nie miały tak jak tam Arabki dzisiaj gdzieś tam jakichś założonych tych burek na twarzach. Ale mimo wszystko kobieta była, to jest jednak Bliski Wschód. I to nie było europejskie podejście do kobiet, nie? To była ta kobieta, ona miała atrybuty różne, które nie można było dotknąć. Tam nie można było iść po ulicy na przykład i wiecie, dziewczynę, nie wiem, dotknąć jakoś, tak? Bo to mogła z tego poważna awantura wyjść. Mógł przyjść ojciec na przykład i obciąć ci rękę mieczem, nie? Że mu córkę dotknąłeś na przykład. No, to nie jest takie jak dzisiaj tam w ogóle, wiesz, nie? Także to... I ona mu tymi włosami wyciera te stopy, dając w tym momencie takie, zupełnie poddaje mu się. Ja takie nauczanie kiedyś napisałem, zbity flakon, o tym, na podstawie tego, jak należy poświęcić się Bogu. Co to znaczy poświęcić się Bogu? Bo ona poświęca się Bogu. Materialnie, fizycznie, rozumiecie, pod każdym względem ta kobieta się poświęca Bogu. Już nic nie mam, ona mówi, nic nie mam. Wiara się pozbyła. Tak? Włosy, które są odzwierciedleniem mojej urody, w ogóle otarły twoje stopy, jestem poddana tobie w każdej dziedzinie. Poddałam się tobie. Prawda? No i co ona to robi? I tutaj Jezus mówi, zostawcie ją, bo on wie, co ona zrobiła. Mówi, zostawcie ją, zostawcie ją. Chowała to na dzień mojego pogrzebu. On mówi, ja rozumiem, co ona robi. Ona się ze mną, ona się jakby mi poddaje i ona się też ze mną żegna. Ona żegna się też ze mną. Albo mówi, ubogich zawsze mieć będziecie, lecz mnie nie zawsze mieć będziecie. On, fajna rzecz o tych ubogich tutaj mówi, że ubogich zawsze mieć będziecie. To znaczy, że zawsze będzie, bo zobaczcie, Jezus stawia czynienie, jakby uczynki różne, te dobre uczynki, piętro niżej niż poddanie się mu. To dla niego jest mniej ważne, że mówi, to nie musicie się tak napinać, żeby dać coś w ogóle ubogim. Rozumiecie? Czasami jak ja rozmawiałem z takimi delikwentami, bo tak przez Polski był taki czas, że się przelał taki ruch pomocy ubogim. Powstały te kościoły uliczne, karmienie tych ubogich zupami, tam bułkami, to się tak wylało i to wszyscy ubogimi się zajmowali. Kiedyś z takimi pastorami rozmawiam, bo tam mówią, tutaj założyłem kościół uliczny, tutaj ja mówię, ale panowie, jest taka sprawa, że ubogich jest 6% w Polsce. 6% jest realnie bezdomnych ludzi. 6%. To mieszkamy w Polsce. Masa tych ludzi jest bezdomnych z wyboru. Pomijając to wszystko, mówię, dlatego tak spokojnie z tymi bezdomnymi. To tak, ja prowadziłem ośrodek, w ośrodku dla bezdomnych kościół przez 3 lata. Jezus też miał taki stosunek do bezdomnych, wiesz, no tak spokojnie, nie? No taki, to mały procent. Mówi, i poza tym oni zawsze będą, mówi. To jest takie fajne też, że zawsze będą bezdomni. Zawsze będą ubodzy, zawsze będą tacy, którzy sobie z czymś nie radzą. Czyli zawsze będziecie mieli możliwość pomóc gdzieś tam komuś, ale ona zrobiła większą rzecz. Ona poświęciła się mi. To nie znaczy, że tych ubogich macie zaniedbać, ale ona poświęciła się mi. Pamiętam, jak lata temu
No to naprawdę był już kupę lat temu, jak dopiero zaczynaliśmy z Agatą służbę. Ja pracowałem wtedy jakieś tam prace, już nie pamiętam gdzie pracowałem. Za jakieś tam niewielkie pieniądze mieliśmy naprawdę, no wiązaliśmy koniec z końcem przez jakiś czas. I tak wszystko było wyśrubowane, wiecie, kurczę, no tak. Każda różnica na towarze 10 groszy to była dla mnie ważna w tamtym czasie. Nie miałem samochodu, nie. No, jakby nie, nic nie mieliśmy takiego, mieliśmy tylko siebie i Boga. I pamiętam, na moje urodziny Agata mi kupiła takie rękawiczki. I ona mi je dała. One kosztowały chyba, ja już nie pamiętam, 60 zł, czy coś takiego. I ona mi je przyniosła przed urodzinami moimi, mi je dała. Ja ją strasznie zbeształem za to. Mówię do niej, ile to kosztowało? Ona mówi, tyle i tyle. Ja mówię, no ale po co to kupiłaś? Mówię, no ty nie wiesz, w ogóle wiesz, nie zdajesz sobie sprawy, jaka jest nasza sytuacja, że w ogóle mamy tu wszystko wyśrubowane, kupujesz ja. A ja jestem, wiecie, w sprawie finansów bardzo taki... Ja jestem bardzo dobrze zorganizowany w sprawie pieniędzy. O, tak to nazwę. Nie, że bardzo dobrze. I ja mówię, co ty zrobiłeś, nie? I ona się strasznie popłakała. Ja tak stałem, mówię, bo ja nie wiedziałem, o co jej chodzi. Ja byłem w takim stanie, są wychowane. I trzymałem te rękawiczki, stałem w kuchni, ona wyszła z tej kuchni, popłakała się. I Duch Święty do mnie ten werset. Zostaw ją. Mówi, dobrą rzecz zrobiła. Uczciła cię. Rozumiesz? Oczywiście poszedłem ją przeprosić. Ale zrozumiałem to, że są wyższe rzeczy niż to, żeby na przykład gdzieś komuś, nie wiem, choćby pomóc finansowo, to trzeba pomagać finansowo ludziom. Ja to rozumiem, ja to robię, ale to, co Maria zrobiła, było najważniejsze. Ona poświęciła wszystko, poddając się Jezusowi. A wielu z ludu żydowskiego dowiedziało się, że tam jest i przyszli nie tylko dla Jezusa, ale także, by zobaczyć Łazarza, którego wzbudził z martwych. A arcykapłani naradzali się, aby i Łazarza zabić. Gdyż wielu Żydów z powodu niego odeszło i uwierzyło w Jezusa. Widzimy bardzo ciekawą rzecz, że świadectwo posiada taką samą moc, jak Bóg sam. Bo tutaj przy jednym stole siedzi świadectwo i Bóg. Siedzi Jezus i Łazarz. Świadectwo i Bóg przy jednym stole, zobaczcie. Świadectwo i Bóg. I teraz przychodzą tam ludzie. Dlaczego? Dla świadectwa. Widzą świadectwo, czyli zmartwychwzbudzonego Łazarza i to jest powodem uwierzenia w Jezusa. Rozumiecie, jak to wygląda? Bóg posługuje się świadectwem, aby w Niego uwierzono. To jest cały czas ta zasada. Ona funkcjonuje tutaj. A więc... Co robi religia? Chce zabić świadectwo. Zdyskredytować. Religia będzie chciała zdyskredytować twoje życie, abyś nie miał świadectwa. Będzie chciała ci podkładać świnie. Będzie chciała ci w ogóle robić koło pióra. Bez przerwy będzie coś robiła, żebyś nie miał świadectwa. Bo świadectwo siedzi przy jednym stole z Bogiem. Rozumiesz? Na świadectwie jest moc. Kiedyś za komuny, takie ciężkie komuny jeszcze w Polsce, wzięto na przesłuchania pewnego księdza. Ten ksiądz był narodzony z Bożego Ducha. Obecnie jest u Pana, stary ksiądz, poeta. Jak on się nazywał? Ktoś pamięta, taki był sławny? Twardowski. Twardowski, właśnie. Pięknie pisał. Ja lubiłem tego Twardowskiego w ogóle czytać.
I wzięli go w ogóle na UP na przesłuchanie i tak go, to już taka sławna postać, literat był, wiecie, dużo pisał, wiecie, on tak właśnie w wierszach przedstawiał wszystko Boga, w poematach tam różnych. I jakby nie bardzo można go było zatrzymać, no bo był literatem. No w ogóle wiecie, no literat, no i koniec, nie? I wzięło go tam UB i tak usiadł z nim taki oficer i mówi: proszę księdza, ale spójrzmy prawdzie w oczy, no Boga nie ma. No tak siedział ten staruszek, mówi: nie, no rano go widziałem. Taki był twardowski. Nie, bo to fizjomer, wiecie, nie? Nie, nie, rano go widziałem. Jest. Rozumiecie? W ogóle, no i co? Bo teraz co mu powiedzą? Literat uznany w ogóle w kręgach w ogóle kultury, sztuki i tak dalej, nie? I siedzi i mi prosto może mówi, że widział Boga. Nie, że słyszał, że go przeżywa, tylko nie widziałem. W ogóle patrzy się temu Utekowi w twarz, nie? No okej, okay, i to było po przesłuchaniu. Bo tam nie do końca można polemizować z takim faktem. Albo trzeba uznać, że ktoś jest psychicznie chory, rozumiesz? Albo na jak jest zdrowy. Rozumiecie? No to co mu powiesz? Dlatego moc świadectwa jest potężna. Wasze świadectwa to wasze skarby. Skarby. To musicie być ludźmi, którzy będą nie tylko potrafili użyć tych świadectw, ale też musicie być ludźmi, którzy będą te świadectwa zbierać. Bo wszystko to, co robi w waszym życiu Bóg, jest świadectwem. I tego trzeba umieć używać i trzeba tego jak najwięcej zbierać. I walić tym do świata. Co my robimy? Zobaczcie. My załadowaliśmy internet informacją o Bogu. Nikt tego nie zrobił w takiej ilości jak my w Polsce. Nikt. Gdziekolwiek ja mam takie cały czas informacje od różnych ludzi, że ludzie jakieś pytanie zadają Bogu, włączają internet, jest ktoś z nas. No, rozumiem. No. I tak masa ludzi, w ogóle pytanie Bogu, wchodzi do netu, ktoś z nas jest. Jeszcze nas w lodówce nie ma. Tak, tak, rozumiecie? Ja kiedyś pamiętam, niektórym z was mówiłem, jak syn nasz był w gimnazjum, ja z nim taką rozmowę przeprowadziłem, taką poważną. No w ogóle, wiesz, on taki w ogóle tą rozmową był taki, no bo tam go wypionowałem. I on w ogóle poszedł sobie, tam się z kumplami umówił, nie? I wchodzi do takiego, to się Gulliver u nas nazywa, taki market duży. I tam gazety są naprzedzie, na takich stoją, w ogóle on przychodzi, a tutaj w ogóle gazety i moje jagaty wizerunki na tych gazetach. A on tak mówi, nie no, mówi, kurczę, i tutaj jest. W ogóle. No wszędzie, nie? Że wszędzie widzę ojca, widzę w ogóle, nie? Dopiero jakąś rozmowę z tym przeprowadził, wkurzony na mnie, rozumiesz, a tam mnie patrzy gazeta, mówi, kurczę, nie? Przed mnie opowiadał o tym później, mówi, nie no, bo gdzie byś nie spojrzał, tam byłeś, mówi, nie? Ja mówię, jak Bóg. Wiktor, jak Bóg, on ma taką przywarę. Bo świadectwo siedzi przy jednej stole z Bogiem, pamiętaj o tym. I nie ma małe świadectwo, duże świadectwo. Nie. Każde świadectwo. Każde świadectwo. I świadectwo musimy walić w religię. Musimy mówić, nie wiem, spotkanie z Bogiem, to i tamto. Rozumiecie? Czwartek kończyłem list do Efezjan. Kiedy ostatnie wersety, patrzyłem w ostatnie wersety, miałem bardzo silne przeżycie z Bogiem. Długo płakałem, nie mogłem się pozbierać tak naprawdę przez pewien czas. Zostałem w duchu przeniesiony do miejsca, gdzie był Paweł, jak siedział w więzieniu i pisał list do Efezu. Rozumiecie? Nie mogłem do siebie dojść. Każdy z was ma przeżycia z Bogiem. I to są doświadczenia Jego osoby. Trzeba
to dawać ludziom. Małe i duże rzeczy. Nie wolno ich mierzyć ludzką miarą. Rozumiecie? Że moje za małe, moje za słabe. Nie. Każde. Nazajutrz liczna rzesza, która przybyła na święto, usłyszawszy, że Jezus idzie do Jerozolimy, nabrała gałązek palmowych i wyszła na jego spotkanie, wołała: Hosanna, błogosławiony, który przychodzi w imieniu Pańskim, Król Izraela. To wszystko jest następstwo tego cudu, wiecie o tym. To jest następstwo wskrzeszenia Łazarza. Co robi? Poczekał na chwilę z boku, aż informacja o wskrzeszeniu Łazarza rozkręciła ludzi. Ludzi zrobiło się dużo więcej. Jezus jako wielki strateg wiedział, że w tym momencie religia będzie musiała zrobić krok do tyłu. To już nie było 3, 4, 5, 10 osób. Tych ludzi była masa. Zaczął się publiczny występ tych ludzi. Rwane gałązki z drzew, rzucane na ziemię, zdejmowane ubrania, tak? I on mówi, to teraz pójdę. Dlaczego? Dlatego, że to jest, kiedy zaczynasz się podnosić liczebnie, pamiętajcie o tym, liczebnie zaczynasz się podnosić, jako wspólnota, jako ruch, to z jednej strony religia zaczyna w ogóle cię nienawidzić coraz bardziej, ale z drugiej strony zaczyna się wyginać pod twoim ciężarem. Czemu? Bo tworzysz naród. Naród, który jest przeciwwagą dla narodu religijnego. Naród kontra naród. A Jezus, znalazłszy ośle, wsiadł na nie, jak napisano: nie bój się, córko syjońska, oto król twój przychodzi, siedząc na źrebięciu oślicy. Co robi? W zupełnie świadomy sposób, bo ktoś mówi, po co on do tego osła tam wsiadł? Po co on to zrobił? Ja mówię, bo tak napisano w księdze Zachariasza. To był patenciarz. Mistrz strategii. On w ogóle manifestował swoimi zachowaniami proroctwa mesjańskie. Powiedział, przecież to o mnie, no to to robię. On wypełniał proroctwa mesjańskie. I robił to świadomie. Rozumiecie? A oni czytali Torę wszyscy. Mówili, wow! No, no tak jak napisano u Zachariasza. Oczywiście. Jezus był mistrzem, bo ludzie mówią, bo ja mówię, no właśnie, bo wiecie, tego nikt nie umie nigdy wytłumaczyć, czemu osioł. Bo ludzie mówili, wiesz, jemu chodziło, żeby taki był pokorny. Ale mówię, osioł to jest tak uparte bydle, że nie pyta. Osioł to nie jest symbol pokory. Absolutnie. Skąd pomysł, że osioł to jest symbol pokory? Koń jest posłuszniejszy niż osioł, muł jest posłuszniejszy niż osioł. Osioł to jest kawał sukinsyna. Osioł jak się uprze, ustanie i koniec. I będziesz go lał kijem, jak bulteriera kiedyś miałem, człowieku, to go tłukłem przepaczką, a ogonem machał. Osioł tak jest, takie są osły. Dlaczego on to robi? Czemu on na tym ośle tam wjeżdża? Bo tak napisano w pismach. On wypełnia Torę. On pokazuje, że on jest pismem. To ja jestem pismem. To ja jestem pismem. To jest Jezus. Pamiętacie teksty ludzi? Napisano, Jezus mówi, a ja wam powiadam. To ja jestem Tora. To ja jestem Tora. On to manifestuje. On to manifestuje. Jeszcze raz, a Jezus, znalazłszy ośle, wsiadł na nie, jak napisano: nie bój się, córko syjońska, oto król twój przychodzi się dostać, że będzie oślicy. On prorokuje, że jest królem. On prorokuje, jestem królem. To jest prorokowanie królestwa przez niego. Tego początkowo nie zrozumieli uczniowie jego.
Lecz gdy Jezus został uwielbiony, wtedy przypomnieli sobie, że to było o Nim napisane i że to uczynili, dla Niego. Czemu oni nie rozumieli na początku tego? Dla uczniów działanie Jezusa było tak kontrowersyjne. W ogóle nie bardzo trudne. Bo On w ogóle szedł w takich w ogóle kombinacjach alpejskich, rozumiesz? Wchodził w takie dziwne rzeczy, a oni cały czas za Nim szli. Wiecie, co o to chodziło? Chodziło, żeby Mu ufali. On im nie tłumaczył różnych spraw. Chodziło o zaufanie. O zaufanie. 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 Dopiero potem po zmartwychwstaniu zatrybili. Ja sobie ich wyobrażam, jak on w ogóle wsiada na tego osła, oni wszyscy pisma znają. W ogóle wiesz, wiedzą, co ty robisz. W ogóle, panie, ale... No przecież tam w tej Jerozolimie, tam to przecież chcieli cię tam zabić, a ty jeszcze tutaj co? Na tego osła wsiądziesz, wiedziesz, kurczę, co to będzie w ogóle? Tak oficjalnie? Świadczyła więc o nim rzesza, która z nim była, gdy Łazarza wywołał z grobu i wzbudził zmartwych. Dlatego lud wyszedł na jego spotkanie, ponieważ usłyszeli, że on dokonał tego cudu. Wtedy mówili faryzeusze między sobą: widzicie, że nic nie wskuracie, oto cały świat poszedł za nim. Co robi religia? Pod wpływem w ogóle silnego manifestu, kiedy naród jest tworzony, zaczyna się kłaść. Rozumiecie, jak ważne dla nas jest tworzenie narodu? Rozumiecie, jakie to jest dla nas ważne? Ludzie w ogóle nie doceniają tego, w ogóle o co chodzi w ogóle w tym temacie. Jeżeli my będziemy tworzyć naród, rozumiecie, to w tym momencie religia się uknie. Ona się nie uknie przed jednym ewangelistą, jednym prorokiem, jednym nauczycielem, teamami uzdrowieńczymi, które tam sobie chodzą gdzieś tam na własną rękę. Nie uknie się! Religia uknie się przed narodem. Wtedy mówili faryzeusze między sobą: widzicie, że nic nie wskuracie. Oto cały świat poszedł za Nim. To jest dla nas bardzo ważne. Nasze zadanie – tworzyć naród. Naród, który będzie przeciwwagą dla tego narodu. Tworzyć nową kulturę, kulturę królestwa. We wszystkim. W głoszeniu, stylu bycia, stylu życia, we wszystkim. Rozumiecie? To jest mega istotne. Ich nazwali potem chrześcijanami. Chrześcijanie to byli ci, co szli za Chrystusem. Oni byli już narodem. To była nowa frakcja. Coś zupełnie nowego. Ta koncepcja cały czas jest czynna. Cały czas. Z uwagi na patologię Kościoła, która następuje z roku na rok, istnieje coraz większa potrzeba tworzenia świeżego narodu. Rozumiecie? Świeżego narodu. Narodu, który będzie funkcjonował według prawideł Mesjasza.